naszej szkole zawsze w czerwcu organizowaliśmy taki apel wspólnie z policją na temat właśnie spędzania bezpiecznych wakacji. Zależy nam na tym, żeby młodzież, która wyjeżdża na wakacje, żeby szczęśliwie do nas 1 września w zdrowiu wrócili. Pomysł dzisiejszej konferencji powstał z inicjatywy pani Ani pedagog szkolny, pani Ani Przydłowskiej-Robak oraz pani Doroty Zdanowskiej, żeby zaprosić szkoły liniogórskie, ich przedstawicieli, na takie spotkanie do naszej szkoły. I wtedy właśnie poprosiliśmy instytucje publiczne, w których jakby obowiązkach jest bezpieczeństwo, między innymi policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, WOPR, GOPR, inspekcja pracy. Poprosiliśmy, żeby przybliżyli te podstawowe, główne zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji. Liczymy na to, że jeżeli młodzież te nawyki zdobędzie, to wracając do szkoły będzie je kontynuować już w murach każdej swojej placówki. Czyli nie tylko będą bezpieczne wakacje, ale będą i bezpieczna szkoła. Sierżant Beata Sosulska-Baran z Komendy Miejskiej Policji w Wielkiej Górze pracuje w Wydziale Prewencji, zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką osób nieletnich, osób z niepełnosprawnością, jak i również osób starszych. Dzisiejsze spotkanie na konferencji dotyczy bezpiecznej szkoły, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, ponieważ zbliżają się wakacje. Tutaj swoje wystąpienie dzisiaj poświęciłam bardziej pod kątem narkotyków, pod kątem dopalaczy, ponieważ są to substancje o tyle niebezpieczne, bo jeszcze nie do końca są znane. Ich skład nie jest na tyle znany, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, że wiemy, kiedy, jak pomóc, tak jak w przypadku na przykład alkoholu, bo jeśli jest upojenie alkoholowe, to każdy z nas, lekarz, czy policjant, czy inna osoba ze służb mundurowych, jest w stanie pomóc. Przy narkotykach, dopalaczach jest troszeczkę inaczej. Idą wakacje. Młodzież, jak i dzieci wyjeżdżają poza miasto, jadą w góry, jadą na wieś, jadą również nad wodę. Taki apel do wszystkich rodziców, do was młodzieży, abyście pamiętali o tym, że czas wakacji jest oczywiście bardzo przyjemny, bardzo fajny, rozprężający, ale pamiętajmy o różnych zagrożeniach. Jeśli często jest tak, jeśli wyjeżdżamy nad wodę, wchodzimy do wody, pamiętajmy, powiedzmy rodzicom, rodzice, drodzy rodzice, podejdźcie do tej wody, stańcie koło nas, żebyście nas mieli w zasięgu ręki. Często jest tak, że rodzice siedzą na kocu, oglądają gazetę, czytają książkę, a dziecko mimo wszystko to jest jedna chwila, kiedy można wpaść do tej wody i się po prostu utopić. Kiedy jesteśmy w górach, pamiętajmy o szlakach, które są istotnie, po to są one stworzone, żeby pamiętać, że mamy tylko po nich się poruszać. Pamiętajmy również o bezpiecznych zabawach, nawet na tej wsi, kiedy są sianokosy, kiedy odbywają się różne inne prace w polu, pamiętajmy o tym, że są maszyny, pod które można wpaść, pamiętajmy o tym, że nawet kiedy zostajemy w domu, czy zostajemy w mieście, też czyhają na nas zagrożenia w postaci osoby obcej, która może nas zaczepić, która może nam proponować wyjście na przykład z nim na zewnątrz, pójście do samochodu czy pokazania drogi, bo też często takie przypadki są. Korzystałam z instrukcji pani profesor Sztosarczyk, która wyjaśniła mi, jak należy się posłuchać. I takie dzieło wyszło. Tytuł tych dzieł, które są wykonywane przez uczniów, no i przy okazji przeze mnie też, to jest na deszczową wodę. Tak jak mi dzisiejszy dzień. Trudno się maluje szpachelką? I to co? Niekoniecznie. Tutaj, ponieważ uczniowie wszyscy malują pędzelkami, ja pomyślałam sobie, spróbuję szpachelką. No nie jest tak źle. Chociaż można mieć zastrzeżenie do mojego dzieła, bo ja nie jestem takim plastykiem. No to już ocenią widzowie, ale jest to ciekawe. Na co dzień pani też próbuje w jakiś sposób malować? Nie. Od nie wiem jakiego czasu, ale od długiego w ogóle nie miałam ani pędzelka, ani szpachelki. Szpachelkę to mam w ogóle pierwszy raz. Równolegle z konferencją odbywa się piknik szkolny. My określamy to jako Dzień Patrona Szkoły, bo w ramach tego pikniku uczniowie prezentują swoje umiejętności, odbywają się konkursy, odbywają się przeróżne prezentacje, są działania, które uatrakcyjniają właśnie ten Dzień Patrona Szkoły. Przygotowywany jest poczęstunek przez uczniów, a także Rada Rodziców zasponsorowała uczniom
poczęstunek w postaci grillowanej kiełbaski i chleba, gdzie uczniowie podczas pobytu na naszym pikniku mogą z tego skorzystać. Ale jest mnóstwo tutaj takich stoisk, warsztatów chyba. Tak, jest sporo warsztatów. Zgodnie z informacją, którą dostają uczestnicy dzisiejszego pikniku, odbywają się tutaj warsztaty mozaiki szklane, grawerowania na szkle, rzeźbiarskie, snycerskie, graficzne, wyrobów artystycznych z drewna. Jest też malowanie, warsztaty malowania. I rzeczywiście dużo, dużo się dzieje. Są prezentacje tych działań, które były realizowane przez uczniów w ciągu nawet roku szkolnego, bo mogą na forum, na dużym forum się pochwalić swoimi umiejętnościami.